sygnalizacja, kierunek i jedziemy. I teraz z tego pasa trzymaj się, pojedziemy dookoła, bo musimy z tego pasa sobie jechać dookoła i dopiero później możemy sobie zjechać. Super. O, i bardzo dobrze zmieniony pas ruchu. I rozpędzamy się. Teraz z prawego pasa. Pierwszy zjazd, to jedziesz blisko prawej. O. Oczywiście, kierunek w prawo, od razu jedziemy sobie w prawo. Bardzo dobrze. Pokazujemy Wam teraz, jak praktycznie korzystać ze skrzyżowań o ruchu okrężnym. Jeżeli decydujemy się na skręcenie w prawo przy najbliższym zjeździe, jedziemy ze skrajnego prawego pasa. Dopiero drugi i kolejny zjazd zobowiązuje nas do zjazdu do lewej krawędzi ronda i później przy zjeździe, przy którym chcemy zjechać, dopiero zmieniamy pas ruchu. Skrzyżowania o ruchu okrężnym są problematycznymi skrzyżowaniami i z reguły kierujący czy jednośladem, czy samochodem mają duże problemy, na którym pasie się ustawić i jak z tych skrzyżowań o ruchu okrężnym poprawnie korzystać. W świetle nowych przepisów nie sygnalizujemy wjazdu na rondo, sygnalizujemy tylko i wyłącznie zjazd, gdyż zawsze poruszamy się po wjeździe na rondo w prawo. Prawy kierunek, bardzo fajnie, z prawego pasa, bardzo dobrze wykonany manewr.
kolejne skrzyżowanie o ruchu okrężnym. O, sygnalizowanie zjazdu. Jazda jest czytelna, zrozumiała dla uczestnika ruchu, który porusza się za jednośladem, wie, w którym kierunku on chce jechać. Pojazd przed nami sygnalizuje skręt w prawo, więc spokojnie zmieniamy pas ruchu. Robimy tam, gdzie jest linia przerywana. Manewr wykonany prawidłowo.